Drugi list świętego Pawła do Tesaloniczan, rozdział pierwszy. Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za Was, bracia. Jest to rzecz słuszna wiara wasza bowiem bardzo wzrasta a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich także i my sami lubimy się wami w zborach bożych waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach jakie znosicie. jest to dowodem sprawiedliwego sądu bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. W ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwo naszemu uwierzyliście. W tej myśli też modlimy się zawsze za Was, aby Bóg nasz uznał Was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie Wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w Was, a Wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Drugi list świętego Pawła do Tesalonicza, rozdział drugi. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się mucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, Jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj Was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem Boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, taki się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola, a wtedy objawi się ów niego dziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak, iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za Was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał Was od początku ku zbawieniu przez ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał Was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez mowę, czy przez list nasz. A sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Drugi list świętego Pawła do Tesaloniczen rozdział trzeci Na ostatek, bracia, módlcie się za nas aby słowo pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich, a wierny jest pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Co zaś do was, to mamy ufność w panu, że to, co wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między Wami nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju, we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakobyśmy potem prawa nie mieli, ale dlatego, że wam, siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować Niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli, a wy bracia nie ustawajcie czynić dobrze. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jako brata. A sam pan pokoju, niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi. Pozdrowienie moją Pawła ręką, co jest znakiem w każdym liście, tak pisze. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.